Wojska ukraińskie odbiły z rąk rosyjskich miejscowość Dementijivka w obwodzie charkowskim, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Poinformowano również, że w obwodzie ługańskim, na tymczasowo zagarniętych terytoriach, odbyły się 16 i 17 maja spontaniczne akcje protestu z udziałem osób, których najbliżsi zostali przymusowo wcieleni do armii rosyjskiej. Głównym żądaniem protestujących było to, by zmobilizowani wrócili do domów. Jak głosi komunikat sztabu, wojska rosyjskie kontynuują natarcie na wschodzie Ukrainy i prowadzą działania w celu wzmocnienia tej ofensywy. Ruszył pierwszy proces o zbrodnie wojenne w Ukrainie. Oskarżony to 21-letni rosyjski sierżant Wadim Szyszimarin. Prokurator Generalna Ukrainy poinformowała, że akt oskarżenia został wniesiony przeciwko sierżantowi Wadimowi Szyszimarinowi, żołnierzowi 4. Dywizji Czołgów w obwodzie moskiewskim, gdzie pełnił funkcję dowódcy oddziału. Jest oskarżony o zabójstwo z premedytacją 62-letniego emeryta Oleksandra Szelipowa, cywila ze wsi Czupachiwka w obwodzie sumskim. Grozi mu dożywocie. Jak poinformowała agencja Unian, 3 rosyjskich oficerów poniosło śmierć, a co najmniej 14 zostało rannych po ataku ukraińskiej artylerii na stanowisko dowodzenia 810 Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej Floty Czarnomorskiej w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Zabici i ranni oficerowie należeli do kadry dowódczej 810 Brygady stacjonującej na co dzień w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie. Prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu w Paryżu z prezydent Mołdawii poinformował, że istnieje ryzyko, że tocząca się na Ukrainie wojna rozleje się na sąsiednie państwa, w tym Mołdawię. Musimy chronić integralność terytorialną tego kraju. Mam nadzieję, że Unia Europejska szybko zaopiniuje wniosek Mołdawii o członkostwo w Unii Europejskiej, co pozwoli na to, by w najbliższych tygodniach kraj ten otrzymał jasną odpowiedź w tej sprawie. Maja Sandu przyjechała do Paryża z Brukseli, której wcześniej w czwartek rozmawiała m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.